Minęła godzina 22.30, jak zwykle o tej porze w czwórce. Czułe dranie się kłaniają Ula Kaczyńska i mocno zastąpiony Paweł Loroch. Paweł powiedział, że się nie odezwie, dopóki go nie pocieszę, a biedak zastąpił się tym, co znalazł w internecie, bo tam się polało. Dasz radę? Spocony oblech. Kto to napisał? A Zdzichu Gieroj, i to znalazłeś na lansik.pl, bo tam jeszcze większy hardcore niż na Pudelku jest podobno. Mhm. A nie, 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 twój stary WP.pl. Paweł, mam coś do pocieszenia. Szukałam całą noc, znalazłam. Inni mają gorzej. To jest dowód na to, że inni mają gorzej. Danuta in blue. Pani Danko. Zobacz, jakie piękne motyle. Zresztą motyle dominują, bo to jeszcze nie wszystko. Tak, tak. O, to jest druga pani posłanka. Tak. Jakiś dzióbek? Dzióbek, tak, nie mam zielonego pojęcia, ale też leci i też z motylami. O, to będzie... Tak, o. I motyla noga. Mało tego, jadą po nas, właściwie po mnie, pisząc, że prowadzącego zróbcie sprzątaczem budynku czwórki, choć dla takiego cfela nawet taka praca to za dużo, ja bym go od razu powiesił. To musiała być jakaś wyjątkowo sfrustrowana osoba, być może już popełniła samobójstwo, szczerze nad tym ubolewamy. No a nie było nic z drzwiem nogiej? Nie, 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 głównie było, znaczy o tobie też, ale już nie mam serca cię upokarzać, ale było, moja ale droga. Było podpisane dwie pierdoły, tak? No było, ale... Proszę Państwa, z większą radością zapraszamy do naszego grona. No nie powiem trzecią pierdołę, ale to będzie program w rozmiarze XXL i będzie się działo. Bardzo dużo. Trudno nam w progi wprowadzić by słonia, ale zmieściliśmy Maćka Kuronia. Zagości więc gastro Kitla Biel, dziś w draniach w rozmiarze 3XL. Też Michał Ogórek zagości w ramach dania i będzie też kaczka wyluzowana i do Giertycha coś nad Amorsem. Zapraszam na drani dziś z wielkim torsem. Spójrz, Urszulko, jaki piękny brzuszek. Tak, i piękny tył również. Tak sobie myślę, że nasz dzisiejszy gość do tej klatki by się nie zmieścił, ale być może dlatego jest wyjątkowo wolnym człowiekiem, bo w klatce nie siedzi. No nie siedzi, mam nadzieję, że zmieści się w naszym studiu, bo ono też nie jest za wielkie. W obawie przed tąpnięciem, przed wizytą naszego gościa zasiedliśmy, bo to jest jeszcze większy syn naprawdę wielkiego ojca. Wielki kaliber, mistrz kulinarny, absolwent legendarnej CIA. Do tego znawca ryb, humanitarny morderca karpi, który nie młotkiem, lecz rozprawia się z nimi alkoholem. Smakosz, ojciec kochający swą żonę i gromadkę przeuroczych dzieci. Oto nasz dzisiejszy gość. Maciej Kuroń, urodzony 8 marca 60 roku w Warszawie. Syn Jacka Kuronia, dziennikarz i publicysta kulinarny. Z wykształcenia historyk i absolwent podyplomowych studiów gastronomicznych w Stanach Zjednoczonych. Prowadził i występował w wielu programach telewizyjnych związanych z gastronomią. Autor wielu książek kulinarnych, w tym Kuchni Rzeczpospolitej Wielu Narodów, jednej z najwartościowszych książek o kuchni polskiej i tradycjach polskiego stołu. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Dziś naszym gościem jest Maciej Kuroń. No ciekawe, kto nas ugotuje? Czy my pana Macieja, czy pan Maciej nas? No przygotowaliśmy nieco przypraw. Zobaczymy, komu się to lepiej uda. Panie Maćku, kto lepiej gotuje, kobiety czy mężczyźni? O, to jest takie pytanie, za które powinienem strzelać. To jest stale powtarzające się pytanie. Tak jest. Więc odpowiem niestety schematem, który od jakiegoś czasu powtarzam. Kobiety gotują z obowiązku. Niewolnictwo jest złym systemem. Kobieta ma taki stereotyp społeczny, musi ugotować i w związku z tym robi to bez ognia. Chłop, jak się zdecyduje, żeby gotować, to robi to z własnego wyboru. Mało tego, musi przełamać pewien stereotyp społeczny, więc musi to naprawdę lubić. Także z jednej strony mamy amatorów, fascynatów, pasjonatów, którzy zawsze będą lepsi i tych, którzy i panie, które mają coś robić z obowiązku i dlatego będą gorsze. Mają wprawdzie kobiety mniej kubków smakowych niż mężczyźni. Mniejsze języki. Prawda? I to się, to ewolucja, prawda? Wiadomo, że to samiec musiał zapach samiczki w odpowiednim czasie odkryć, później jej tropem, jeżeli zapach mu mówił, że ta przygoda skończyć ma się sukcesem pewnym, reprodukcyjnym. Stąd tu się rozwinął lepszy aparat węchowo-smakowy, ale też trzeba powiedzieć, że panowie, jak mało kto jest, są tu dżentelmenami i robią wszystko, żeby te kubki smakowe zniszczyć. A, palą, B, piją na potęgę. I pikanterii dużo. Tak, i po jakimś czasie już smaku nie ma. Ale pan jest tego dowodem? Pan jest w takiej właśnie sytuacji? Ma pan podniszczone kubki?
Bo, szczerze powiedziawszy, zauważyłem tuż przed nagraniem, papierosek był grany. Co mnie nieco zdumiewa, jako że byłem przekonany, znaczy, że ja pan generalnie jako kulinarny... Ja nie palę, ale czasami zdarza mi się... Czasami zdarza mi się zapalić. Strach powiedzieć, ale telewizja tak na mnie działa. To znaczy, przez wiele lat... Nie, to nie jest stres. Ale przez wiele lat robiłem program kulinarny. Dalej często zdarza mi się występować. I jest coś takiego strasznego w tej telewizji, że jak jest przerwa, to wszyscy mówią kawa, papieros, kawa, papieros. I to jest jak... Ja mam taki jak pies Pawłowa trochę. Coś takiego. Panie Macieju, w naszym programie mamy lożę stałych komentatorów naszych gości, którzy odnoszą się bezpośrednio do naszych właśnie. I oto za chwilę Michał Ogórek, który wyraził się na temat pańskiej soczystej przeszłości. Mógłbym powiedzieć, że Maćka Kuronia znam od małego, gdyby nie to, że wydaje mi się, że nigdy nie był mały. On zawsze był duży. Ja poznałem go już wieki temu, kiedy to, co jest może dla wielu niespodzianką, będzie prowadził stołówkę w Gazecie Wyborczej. Ja nie wiem, czy on się dzisiaj przyznaje do tego, co gotował wówczas w tej stołówce w Gazecie Wyborczej. Co do niektórych potraw miałbym wątpliwości, ale to oczywiście były początki. Jestem niesłychanie dumny z tego, że na moim żołądku Maciej Kuroń nauczył się gotować, wyszedł na ludzi. Niewątpliwie robi to w tej chwili z wielką maestrią. No a że byłem trochę takim poligonem doświadczalnym, no cóż, zawsze trzeba ponosić jakieś konsekwencje. I co, otruł pan kogoś w stołówce? No nie przypominam sobie jakichś poważniejszych problemów. Było tak, że czasami ktoś miał uwagę, że pikantnie się zrobiło, że jak, to, że ja zostałem szefem kuchni w gazecie, przede wszystkim objawiło się tym, że pani księgowa miała pretensje, że wzrosła zasadniczo ilość użytych przypraw i ziół. I to był zarzut, jaki pion finansowy do mnie zwrócił uwagę, ale jak policzyliśmy, wyszło to na jednym daniu przeciętnie o 3 grosze drożej. Także jakoś mi ten... Bo to miało być potem nas, biednych pracowników, bo ja korzystam, jest najlepszym dowodem, że da się zjeść i przeżyć to, co pan Maciej przygotował. No i trochę nas po kieszeni te 3 grosze... Szepnęło, a prawda? Jakże, ale jak najbardziej. Była też taka sytuacja tam, że ponieważ myśmy pracowników w gazecie było około 200, a w którymś momencie myśmy wydawali 300, 400, nawet dochodziło do 500 obiadów, także trzeba było kartkę, najpierwsza kartka, że dla rodziny się brało. Prawda, nie mogą wchodzić, mogą tylko goście pracowników, a potem następna kartka, żeby w czasie wydawania obiadu nie zapraszać gości, bo niektórzy zapraszali całą rodzinę na obiady. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obiad w gazecie te parę lat temu kosztował niecałe 2 złote. Stołówka? Cały, czyli zupa, danie główne. No i można było tam przyzwoicie zjeść to. Panie Maćku, my bez zupy, ale ze zdaniem głównym zapraszamy pana na obiad. To będzie degustacja w temacie obrzydliwe żarcie. Nie wiem, czy to 2 złote może kosztować. Panie Maćku, klasyk stołówkowy, wzorzec obiadu w Polsce, bardzo proszę. Przygotowaliśmy, bo chcieliśmy rozmawiać o jedzeniu obrzydliwym, natomiast stwierdziliśmy, że nie będziemy pana męczyć ślimakami ani żabami, bo mamy wrażenie, że to może pan... Tak, co pan na to? Jak konsystencja mięsa? Aha. Bo zapachowo to... O. Nic się nie wykrzywia, nie napina. Przeżył po pierwszym pierwszym. Pure. No ja rozumiem, ono jest zimne. No tak, wystygło nam trochę. No, uwaga. Żeby to był dla mnie klasyk, to do kotleta mielonego i ziemniaków pure powinna być mizeria albo marchewka z groszkiem. To jest tak jak gdyby zestaw obowiązkowy. Uważam, że jest to, kotlet jest bardzo przyzwoity. Tu bym jedyny zarzut do tego posiłku wziął, że są zmarnowane te ziemniaki. A nic mnie tak nie wkurza w przygotowaniu, jak coś jest zmarnowane, bo prawda, no różne rzeczy można zarzucić. No komuś ktoś nie doprawił tak, jak lubimy. Ktoś, a to jest po prostu
taka szkoła, gdzie to jest po prostu zmarnowane. Aczkolwiek, jeżeli miałbym w klasycznej pięciopunktowej skali, ja bym za ten posiłek dał 3,5 spokojnie ze względu na smak kotleta. Po przerwie wracamy do uczty boskiej, a na talerzu wulgaryzm pewnej Masłowskiej. Cudownie chuligańską Kuroń będzie miał wenę, będzie też rock quiz, bo on jest rockmanem, tłuściutki oleksy i pomiar ciśnienia. Zostańcie, bo wielu jest tu do zjedzenia. Panie Maćku, dla wielu, dla większości jest pan prawdziwym mistrzem kulinarnym. Szczerze mówię i nie kadząc panu zupełnie, że od lat za takiego pana uważam. I zapewne jest pan symbolem polskiej kuchni jako takiej. Czy zastanawiał się pan, jakim daniem mógłby pan by być? Zachód myśli o nas, że my kartofle jesteśmy, prawda? No, nie o wszystkich nas. No może. Myślę, że kartoflem chociażby tylko dlatego nie jesteśmy, że tak naprawdę kartofel ziemniak zadomowił się w polskiej kuchni dopiero w XIX wieku. Tak naprawdę według mnie Polak pokochał kartofel dopiero wtedy, kiedy się zorientował, że to można dobrze przepędzić i wychodzi lepsza okowita niż żyta nawet. Mm-hmm. Lepsze przełożenie. I wtedy uznał, że to już swojski, że to jest swojska roślina. Wcześniej wiemy o tym, że były doniesienia o tym, że jakiś tam w poznańskim staruszek jeszcze w połowie XIX wieku zmarł na rynku i jak stwierdzono, zjadł ziemniaki i to od ziemniak. Ziemniaki mogą takie rzeczy powodować, szczególnie u starszych ludzi z wrażliwym żołądkiem. Także wcześniej wcale tych ziemniaków tak nie kochaliśmy. Ja bym pozostał przy zrazach w sosie grzybowym. Aha. Z kaszą gryczaną po prostu. To jest, kocham, bo to jest zapach polskich grzybów, tych leśnych. To jest coś ciekawego, że poza tym rejonem Polski, Litwy i kawałka tutaj nigdzie grzyby tak nie pachną, tak intensywnie i wspaniale. Wiąże się to oczywiście z fermentacją ściółki, ale to temat na inny program. Fermentacja ściółki, inny program, prawda? Te grzyby tu rzeczywiście pachną wyjątkowo. Zrazy to są zrazy rzeczywiście. Zraz był od tego, że to był kawałek mięsa, który można było wziąć szablą i na raz uciąć. Oderżnąć. Tak, czyli to na raz. Utnijmy więc ten opis, bo pan się i tak kojarzy z czymś zupełnie innym. Jeśli chodzi Golonkę, o tam. Nie. Kuroniówka. Kuroniówka. Zapraszamy na gastrofazę. Dzień dobry, witam Państwa niezwykle smacznie, tak jak zwykł to czynić w setce swych programów kulinarnych mój serdeczny kolega, pan Maciek Kuroń. Proszę Państwa, Maciej Kuroń, smakosz, znawca kuchni, pomyślałem sobie, że jako osoba o dość korpulentnym rozmiarze nie obrazi się, jeśli bazą dodania, którego będzie symbolizować, będzie ten oto staropolski, rześki, złocisty i chrupki bochen chleba, który wcześniej moja urocza, naga asystentka rozcięła w ten oto sposób, uwidaczniając miękkisz. Proszę Państwa, miękkisz jest nam zbyteczny. Pan Maciej raczej chlebem się nie najada, gustuje w bardziej konkretnych i wyrazistych elementach kulinarnych, takich jak na przykład, mili Państwo, śledzie. Te oto śledzie, oto ich płaty pozbawione wszelkich ości będą stanowiły kolejny istotny element dania poświęconego Maciejowi Kuroniowi. Biorę takie oto dwie srebrzyste sztuki i za pomocą tego wściekle ostrego noża siekam je beztrosko, dbając o moje palce, by nie dodać ich do kompozycji. Proszę Państwa, oto śledzie, rzucam je do misy jako pierwszy składnik. Oczywiście nawiązują one w swej symbolice do przeżyć pana Macieja, kiedy to był w młodości śledzony. Stąd ich tu obecność. Mamy również cebulę. Cebula ma warstwy, podobnie jak pan Maciej. Zresztą z tego co wiem, każdy ogr warstwy ma. Dosypuję jej nieco do śledzi i już mogą sobie Państwo wstępnie wyobrazić, jak esencjonalny smak będzie miało nasze nadzienie do pustego aktualnie chleba, jako że danie nazywać się będzie kuroniówka, nie może
może zabraknąć również kury. Oto kawałek wędzonej piersi, którą pociąłem osobiście w zgrabną kostkę, dorzucam ją do masy i biorę się za coś, co pan Maciej nazywa zwykle bejcą. Bejca, a więc zalewa, swoista marynata. W tym przypadku zdecydowałem się na bejcę kosmopolityczną. Mamy więc tu azjatycki sos sojowy, do tego dochodzi amerykańskie tabasco. Kilka kropel na pewno wystarczy i wzbogaci nasze nadzienie. Proszę państwa, i oliwa, Europa, Grecja, starożytna cywilizacja. Tu również zalewam nieco moją mieszankę i za pomocą czystej oczywiście dłoni mieszam wszystkie składniki. Jak powiedziałem, kosmopolityczna, międzykontynentalna marynata. To ukłon oczywiście w stronę serdecznego przyjaciela pana Macieja, pana Wojtka Wierzyńskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Chleb wyczekująco otwarty, gotowy jest na przyjęcie nadzienia, które chyżo wsuwam do wnętrza bochna i uklepuję lekko, tak by całość szczelnie wypełniła bochen. Proszę państwa, zamknę więc chleb. Wypełniona bogactwem smaków kur oniówka ląduje na liściach zielonej, jędrnej, chrupkiej, sezonowej sałaty masłowej. Sałata to oczywiście nawiązanie do hajsu, który trzepie pan Maciej na rozmaitych książkach, publikacjach i gotowaniu z ludem w marketach. Jako że pan Maciej nie jest szczególnie atrakcyjny wizualnie, nie będę ubogacał kompozycji żadnymi zbędnymi dodatkami, tylko po prostu zasugeruję, by państwo chyżo rozpoczęli konsumpcję. Tym oto daniem nakarmisz i słonia, wszak za patrona ma pana Kuronia. Smacznego. Panie Macieju, gdyby pan zechciał jeszcze raz wrócić myślami, tudzież wzrokiem i ciałem do gastrofazy i do kuroniówki, to mamy specjalny prezent. Paweł całą noc produkował piracką płytę. Na pamiątkę naszego spotkania, wersja oczywiście wideo przepisu. Proszę się dzielić z rodziną. Będziemy przy każdym niedzielnym obiedzie z rodziną oglądać. Oczywiście dziękuję w imieniu swoim i rodziny. Tak, rodzina tak. Podziękuje. Małżonki będą też zachwycone. Oglądają telewizję. A teraz mamy coś z cyklu Pora Relaksu. Będziemy luzować. Wyluzujemy się. Mamy w kraju spięte kaczki. Nie uważa pan? No, poproszę o następne pytanie. Nie tak? Chce pan politykować. Tą kaczkę zaklasyfikowaliśmy jako bardzo spiętą. To jest kaczka Barberi. Mm-hmm. To znaczy? A nie spięta. To, tak ten typ Barberi. Kaczki się tak nazywa. Ja patrzę tu na umięśnienie. Jest to bardzo dobra mięsny typ kaczki. I co by, kochani, chcecie, żebym... A co to jest? Jak ją wyróżował, tak? Nie, to po szyi jest przecie. Tu głowa była. A gdzie jest główka? Bo ja nie wiem. Chcielibyśmy się nauczyć. Luzowanie jest dość trudną sztuką. Większość ludzi bardzo, nie ma pojęcia. Bo przede wszystkim... Kochani, zanim... Pierwszy raz widzę kaczkę taką. Coś ty. No, widziałam. Teraz to jest ten fragment, który tutaj brakuje. Był. O. A, czyli to jest głowa, tak? Znaczy, tak. To była głowa. Nie tak. Nie no. Tylko chyba, że figlowała z inną. Tak, tak. To już mamy. I teraz? Ten, zawsze kaczuszkę. Tak. Ciach. I łamiemy jej mostek. Jeszcze. Dobrze, tylko żeby wcześniej już nie żyła, prawda? Znaczy ona już w tej fazie to bardzo rzadko. To jest bardzo pan rzadko. Dla kaczek bardzo brutalny. I oczywiście. Nie da się tutaj pan prowokować na politykę. Nie, mosteczek. Ciach jednym ostrym cięciem. Sprawia pan. To panu radość? Nie. To nie jest to, żeby to była jakaś przyjemność wyjątkowa. Z tych kręgosłupów szyjki i prawda, ewentualnie podrobów proponuję ugotować wywar. Mm-hmm. Ewentualnie zrobić z tego mały pasztecik, dodać jeszcze troszeczkę podgarda. Pasztecik, a kaczuszkę... Znowu pan do polityki nawiązuje. Bo pasztet to my mamy. I to nie tylko z kaczek. A niemniej jednak... Ale to będzie dobry pasztet. No tak. Czyli staropolski, o to proszę. Bo ten współcześnie prezentowany jest średni. Współcześnie polski nie jest zbyt chyba smaczny pasztet. Jakby to określić, to nie jest pasztet. Ale o tym a co to jest? Właśnie, bo ja miałam takie, ja miałam no dużo mówić, żeby się zapytać, to co się u nas staje, jaka potrawa? Ale to jest paw. I to bynajmniej nie pieczony. Myśmy sobie odpuścili i zostawiliśmy poważne zabawki w rękach idiotów, bandytów i łobuzów.
I po prostu obowiązkiem człowieka jest się zajmować polityką, chodzić na wybory i dbać. A jeżeli człowiek olewa swoje podstawowe obowiązki, swoje podstawowe te rzeczy, które robi chociażby tylko dla własnych dzieci, to zostawia cały ten obszar w rękach dyletantów, delikatnie rzecz biorąc. Panie Maćku, a gdzie pan kupuje płyty? Bo ja wiem, że z muzyką rockową to jest pan za pan brat. Mam taki nieduży sklepik przy placu Wilsona, a tam jestem zakolegowany, w piwnicy się wchodzi. Wiem. I tam jest bardzo miło i sympatycznie. Przede wszystkim zamawiam tam płyty, bo jest dużo po prostu, nie tylko to, co ja jednak korzeniami gdzieś tam słucham tej muzyki sprzed 20 lat. No właśnie, ja bym o tych korzeniach, bo to jest taka męska, rockowa, gitarowa muzyka, prawda? No nie tylko męska, ulubioną moją wokalistką jest James Joplin. Mhm. Uwielbiam współcześnie Sheryl Crow. Mhm. Także dużo tych pań fajnie śpiewających jest. Mhm. Pan, zresztą pana znajomi też twierdzą panu, że jest pan specem w dziedzinie muzyki, że wystarczy przy ulubionych kapelach to jest wystarczy 10-15 sekund i już wiadomo, jaka to piosenka. Z jakiego albumu, z jakiego roku i co było na okładce? No, z tym i ulubione danie wokalisty. To my teraz taki teścik. W programie publicznym jest jaka to melodia, a my zrobimy taką antymelodię w naszym tutaj programie. 20 sekund każdej piosenki i ja jestem ciekawa i tytułu, i wykonawcy. Pierwszy fragment poprosimy. Dom schodzącego słońca na organach Alan Price. A grupa? Animals oczywiście. Dobra. Dziękujemy za kawałek. To drugi teraz. Teraz poprosimy o drugi fragment. O. No Deep Purple. A nazwa utworu... Z dzieciakiem. To Dziecko w czasie. A który rok? 72. 70. To dałem 2 lata. I ostatni. I teraz ostatni fragment. Bardzo poprosimy naszą maszynę losującą. Omega. Nie? Ale podobny 69 rok. Nie, ja wiem. Utwór z domu. To będzie Joe Cocker? With a little help from my friends. 3-3! Potwierdzi pan absolutnie. Tak, chcieliśmy jak to i w należnych konkursach jest samochód, ale nie było na stanie, nie chcieli nam wypożyczyć po prostu, ale poza pełen tym, szacunek. Te samochody, co ja widziałem tam w konkursach są, to ja się do nich nie mieszczę, także to... No, to jest problem. Będziemy w takim razie autobusem, wprawdzie jeszcze nie teraz, wprawdzie kończymy czułe dranie, ale jesteśmy dosłownie za chwilę w nieczułych. Zostańcie państwo w czwórce. Zapraszamy. No, dawnośmy się nie widzieli, mili państwo. Dobry wieczór raz jeszcze. Razem z Maciejem Kuroniem, Urszula Kaczyńska, Paweł Laroch. Nieczułe dranie. Panie Macieju, żyjemy w kulturze, która kobiecie generalnie nakazuje zachowywanie linii. Tak jest. Same piękne kobiety dookoła. Proszę spojrzeć na naszą cudowną modelkę. No widać, że dziewczyna raczej szynki czy też bekonu, baleronu nie jada. Chyba, że plasterek. A proszę mi powiedzieć, czy... dla pana jest coś zmysłowego, tudzież nawet podniecającego w kobiecie, która je? To wszystko zależy od kobiety. Mm. Mówiąc krótko, jeżeli, no najprostszy przykład, jeżeli jest to osoba, którą lubię, do której mam sympatię, to oczywiście tak. Jeżeli jest to osoba, której nie lubię, to chociażby to jadła najpiękniejsze rzeczy i najpiękniejszy sposób, to dalej będzie generalnie budzić u mnie takież odczucia. A małżonka Joanna jest pociągająca dla pana, kiedy je? O, oczywiście, i że kiedy tak. Nie je, pewnie też. Oczywiście, że tak. No to kucharz, chociaż nie tylko kucharz, osoba, która gotuje w domu,
żeby w ogóle się... Jest to swego rodzaju poświęcenie. Jest to budowanie, często pieprzenie się, przepraszam za słowo, często nawet parę dni, bo przecież ja czasami jakieś rzeczy nacieram, szykuję 2-3 tygodnie przed tym, kiedy będzie ta kolacja czy ten obiad. Robię do tego jakieś przygotowania, ustawiam, montuję i potem 15 minut, pół godziny po prostu stół wygląda jak po wybuchu bomby atomowej. I cała praca to jest rzeczywiście dramat troszeczkę kucharza, że jak malarz namaluje obraz, no to ten obraz wisi do znudzenia, prawda? No, są tacy kucharze, którzy na przykład często fotografują te swoje dania, ale to nie jest wyjście. Dokładnie. Tego się nie da. I tego całego pieprzenia też się nie utrwali. A sam z kolei przepis jest tylko, to jest tylko jak gdyby w ogóle jakiś taki odbicie. Ale sam moment konsumpcji wzbudza w panu takie pikantne, pieprzne skojarzenia. Obserwuje pan przełykanie. Dobrze gotować, żeby być kucharzem, trzeba bardzo kochać ludzi. Mieć do nich dobry i ciepły stosunek. Właśnie, żeby to, że oni jedzą, że mruczą, czasami tylko mlaskanie, zwykłe mlaskanie, bo to, żeby moje dzieci namówić to jest trochę do tego, wulgarne takie. Żeby powiedziały o, smaczne, czasami oni jak po prostu, jak chcą powiedzieć, że mi smakuje, to mówią tak, no może być, panie Maćku, myśleliśmy, że będzie gorsze. To panie jest Maćku, znaczy, że jest rewelacja. A jak pan Maciek reaguje na wulgarne kobiety używające brzydkich słów? Znowu wszystko zależy od kobiety. Generalnie sam używam dużo wulgaryzmów. Którego najczęściej? Wszystkich bardzo dużo i za dużo. KHP. Tak, wszystkie możliwe. To znaczy żadnego nie dyskryminuję tutaj. Oczywiście. Akurat tak się złożyło, że wiele osób mi mówi, bo zauważyłem taką rzecz, że w towarzystwie na przykład, że ja opowiadam te swoje można anegdoty i używam ich, mogę wszyscy, a ktoś nagle powie, o cholera, i wszyscy mówią, nie przeklinaj. Okazuje się, że w ustach jednej osoby jest to naturalne, prawda, a myślę, że wszystkich nas razi, wszystkich nas razi, przepraszam najmocniej, wszystkich, jak ktoś zaczyna nienaturalnie, nie wiem, żeby zwrócić na siebie uwagę, czy żeby, prawda, nagle zaczyna wykrzykiwać, prawda, tak troszeczkę po dziecięcemu, jak taka fascynacja. Małe dziecko na przykład nauczyło się słowa dupa, nie? Potrafi przyjść mi dupa. A szczególnie nie daj Boże, żeby babcia albo jakaś ciocia powiedziała, och, co ty mówisz? To już utrwali go tak, że przez najbliższy tydzień będzie zaczynał dzień od tego, że będzie mi dupa i będzie szukał, czy to dalej tak samo ekscytuje wszystkich? A kobieta młoda, sympatyczna, efektowna, rzucająca kurwami, budzi w panu niechęć, czy? Nie, okej, nie. Znaczy znam większe wady po prostu u ludzi. Mamy tutaj książeczkę. Literaturę. Jako, że również literaturę wymienia pan jako swoją pasję. Co prawda nie jest to czeska literatura, a wiem, że Hrabal głębokie ukłony. Fragmencik jest. Odwierz. Gdyby zechciał pan przeczytać, to jest... Wiesz za co? Mówi Natasza. Nabiera łyka i spluwa mi z nienawiścią na rozporek. Wiesz kurwa za co? Za to, że jestem wkurwiona. Dziś za to, że na całym mieście nie ma prochu, bo na dzień bez Ruska wszystko musi być na mieście git. I kokardka na ratuszu, fajerwerk w dupę burmistrzowi, zdrowe społeczeństwo z grillem na balkonie, po jednym kwiacie doniczkowym, kwiacie, tak jest napisane, doniczkowym na okno i za to też, kurwa, że ty mi zamiast po przyjacielsku pomóc w szukaniu towaru w tym własnym domu, bo na pewno i tu jest i ja tego nie przepuszczę, zresztą wiem to od Magdy, przechadza się jak tirówka bułgarska, spierdalaj mi z oczu, fajkę mi daj. Lepiej, bo zaraz cię zajebie. Dwie fajki. Wspaniały. Dawaj zresztą, ile masz. I tak dalej, i tak dalej.
Kto był autorem tych słów? Wybitne. To klasyka nazwisko. Polskiej literatury już w tym momencie. Sypnęła się. Czyli pani Masłowska z tego wynikała. Brawo! Zna się. Czyli na literaturze muzyka też się zna. No, och, żona musi pana kochać. Ideał mężczyzny. Ciekaw jestem, czy kocha pana Józef Oleksy. Maciej Kurań jest zawsze łączony ze wspomnieniem o Jacku Kuroniu i w moim odczuciu także, stąd instynktowna sympatia do niego, zresztą do osób, które są bardzo gabarytowo obfite, sympatia jest bardziej serdeczna niż do innych i tak jest w moim przypadku w odniesieniu do Macieja Kuronia. Lubi pana więc Józef Oleksy, prawda? Taki sympatyczny misiek, jak go można nie lubić? No, jest coś w tym, że ludzie o pewnej budowie, pewnej posturze mają dużo sympatii i ciepła w sobie. Ale oprócz sympatii i ciepła, taka postura no rzadko kojarzy się z kondycją fizyczną, jak w no, pańskim niestety. Wypadku. No, kondycję fizyczną mam kiepską. Ale żegluje pan. Żegluję, znaczy ja jestem w ogóle stworzeniem wodnym. Dużo pływam. Ryba. I zresztą ryba. Tak? A ryba no, lubi dużo pływać. Pływam w pławi, dużo pływam różnymi. Wiosłami pan pływa? Wiosłami nie, nigdy. Nie. No to cudownie, będzie okazja. Czas poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Oto przygotowaliśmy szatańskie urządzenie, które uwielbia Urszula. Ja pewnie tak samo je uwielbiam jak pan. Tak. Wioślarz w sensie. Proszę bardzo. Panie Macieju, czy pan kiedyś korzystał z czegoś takiego? Nie, ale ja mam to wyluzować? Nie, to pana wyluzuje. Nie, to trzeba powiosłować. I teraz tak, bo problem polega na tym, że ja mogę powiedzieć, jak to zrobić. To może właśnie tak zrobimy. Zdecydowanie... Pani za pokaże. A... Ona nie chce pokazać. Pani... Negocjowałem od świtu. Ona pani pokaże, a ja zaakceptuję. Paweł pokaże. Słuchajcie, Paweł... ale ja, że mam na tym usiąść? No to nie, bo ja panie na tym reżyser... nie usiądę. Nie usiądzie pan w ogóle? Nie. A, to możemy w takim razie negocjować, czy ja muszę, a dlaczego pan nie usiądzie? Nie, no mam... Rowerek ma pan w domu, ale zakurzony. Mam rowerek, mam taki stacjonarny, codziennie pedałuję twardo. No. Czyli co, w żaden sposób... Nie. Ale boi się pan, że panu podskoczy za bardzo ciśnienie, czy co? To jest tak, że umówmy się, że udało nam się złamać pewną zasadę, którą znamy jeszcze od czasu dramaturgii Czechowa, że jeżeli flinta wisi w pierwszym akcie, a u nas wisi i nie wystrzeli. O, to będzie taki i to antyprogram. Jest, to taki zostawmy. Po pierwsze, ale... jest tak, że to jest dla mnie za małe. Ja wiem, bo ja przymierzałem się do tego przyrządu. Po tylko drugie, sklepy Big & Tall. Ten przyrząd jest do 140 kg. Wiem to w firmie, gdzie kupowałem rozmaite rzeczy. Dla mnie jest specjalna linia powyżej 200 kg i musiałem sobie rower specjalny sprowadzić. Ale jak się tłumaczy? Bo kochani mi na to po prostu także. Ale wy się śmiecie, ja w szpitalu okazało się, że mnie mogą zrobić tomografu komputerowego, no co bo jest stało? Napisane do 140 kg. To czyli... O, ale zdenerwował się pan troszeczkę. Pod lekko czoło zrosił, może byśmy ciśnionko zmierzyli jak tam bo w tych sprawach. A ciśnionko chętnie. No to bardzo proszę. Zależy na której części na ciała. Nie, tu proszę wprost rękę. To zaraz zobaczymy jak wzrosło ciśnienie. Ja zdenerwował się na pewno. To jest minutka. Proszę państwa. To się trzeba trzymać. Nie można mówić. Spokojnie, na proszę poziomie tak. nie mówić, bo nie oddychać najlepiej. Aha. Teraz proszę się nie odzywać, spokój. Nie wchodzą w grę te wiosła, na pewno już nie trzeba będzie nimi machać. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. I? A? No. Urszulko? Gotowe. Można powiedzieć 149, puls 92, 149 na 107. Czyli dobrze. To jest bardzo dobre ciśnienie, brawo. No nie. Czyli nie dał się pan wytrącić ten 107 jest, bo to górne można powiedzieć, górne może jest, być, to bo to jest wiek wyżej 100, także to mniej więcej do zaakceptowania, bo ja mam 47 lat. Niemalże oaza spokoju, Maciek Kuroń nie daje się wyprowadzić z równowagi, ale raz w życiu dał się pan wyprowadzić. Bo mnie raz. Ale raz tak publicznie. Publicznie, tak. Całkiem niedawno była sytuacja, gdzie znowu wracano do starej historii z dziadkami,
Bardzo się pan wtedy zdenerwował, kiedy wrócono do tego, że pański dziadek i dziadek Giertycha nie bardzo się lubią. Lubili. Czy zdenerwował? No nie, to już cała ta sytuacja, był to taki pewien ciąg, że tak powiem, czepiania się mojej rodziny szeroko pojętej. I tak jak oczywiście w wypadku mojego ojca było to ohydne przez to cały kontekst, przez wszystko. Po prostu było to takie żenujące, ohydne. W przypadku całej tej historii z moim dziadkiem, bo to już było po prostu śmieszne najzwyczajniej w świecie. I też wyobraziłem sobie postać mojego dziadka, człowieka obdarzonego bardzo wspaniałym poczuciem humoru, który po prostu śmiałby się z tego tak głośno. Który by obejrzał ten program. Tak, tak. Także tutaj już to nie budziło u mnie przynajmniej takich emocji. Oczywiście dalej, co tu dużo kluć, kurestwo to jest kurestwo i to nie zmienia, czy ja się z tego śmieję, czy nie. To pewne rzeczy nie zmieniają przez to swojej nazwy, prawda, i swojego, że tak powiem, znaku wyraźnie negatywnego. Natomiast no po prostu tego już tak nie przeżyłem. Państwo Giertychowie bywają u was na obiadach? Raczej nie. A gdyby byli, to byłoby miło, czy nawsadzałby pan, nawtykał? Powiedziałby pan szczerze, co pan myśli? Tak spokojnie przy kołdunikach. Chwalę się tym, że do tej pory jeszcze nikogo nie próbowałem otruć. Ale słowem ostrym może pan przywalić. Tak, tylko że ja jednak uważam, że siąść do wspólnego stołu, że w ogóle jedzenie, to jest coś intymnego, że ja po prostu, dlatego na przykład nie lubię jakichś takich fast foodów, że dla mnie jedzenie to jest kwestia spotkania się z przyjaciółmi. No to jest niestety, tu widać tą moją nadwagę, że ja lubię biesiadować. Nie w tyle znaczeniu, że tego jedzenia ma być dużo, ale lubię, żeby to był pewien właśnie rytuał. Dobre wino, dobry znajomi, pewne celebrowanie, czy rozmową, czy napojami, czy nawet to mogą być nie takie jakieś rarytasy, ale jak tylko jest dobra kompania i pozytywne wibracje, to się w to zamienia. Jestem prostu w stanie sobie wyobrazić, że w przypadku zaproszenia na obiad państwa Giertychów tych dobrych wibracji mogło nie być zbyt wiele, dlatego mamy... W ogóle pewnie by nie było o czym rozmawiać, tylko sygnały z daleka. Ale można, właśnie, chcieliśmy zaproponować, to mam taką propozycję, że gdyby się tak zdarzyło, że nie daj Bóg, by rodzina Giertychów wpadła na obiad i pan by już nie mógł wytrzymać, a nie chciałby pan zakłócić całej sytuacji celebrowania posiłku, to my możemy znakami porozumiewać się. I my teraz mamy taką prośbę o niewerbalny przekaz do Romana. Jest pan żeglarzem. Czyli ten alfabet nie jest panu obcy. Albo chorągiewki. Kochani, jest szansa kiedyś do pana Romana. Na Morzu Śródziemnym jakiś okręt pancerny zajechał tam drogę i właśnie radio okazało się, że jest popsute, nie mogliśmy nawiązać z nimi kontaktu. I wtedy z tamtej strony znaki dymu. Wyszedł właśnie jakiś dżentelmen na pokład, wziął chorągiewki i coś. I wtedy moja żona mówi, co on przekazuje. Ja mówię, wiesz, już dawno zapomniałem, a prawdę mówiąc, to się nawet tego nigdy nie uczyłem. A na to moja żona mówi, no to kurwa, trzeba było się uczyć, póki żyłeś. Bo wyglądało na to, że on zaraz wypali z tych wszystkich luf, moi drodzy. No i więc... Jest szansa dla Romana krótkie hasło złożyć? No, nawet kochani, takie czteroliterowe. Ale nie, trzy też są fajne słowa. Nie, no... Przekażmy sobie znak pokoju, prawda? Nie. To jest... po prostu ja nie lubię być... Bo żeście mnie wyprowadzili, że tak powiem, to się nazywa poddurnego chatkę. W zasadzie ja nie mam ruchu, prawda? Aha. Żeby zrobić coś efektownego, to powinienem coś takiego zrobić. Albo o to chodziło, prawda, nie trzeba nic więcej. Prawda, ale że tutaj... znak pokoju. Prawda, co miało paść, to padło w tym przekazie. Dziękujemy. Był symbol jakże czytelny, proszę państwa. To teraz będzie nagroda. W nagrodę damy chyba wielkie finałowe podsumowanie naszego programu. Dokładnie, a potem damy nagrodę.
czyli bezpośrednia konfrontacja z nieczułym draniem. Niejedną żarł w życiu przepiórkę i pangę, łyknie i pytanie wstydliwe, tak na finale grande. Rzecz będzie dotyczyć rzekomej lustrzycy. Czy są już problemy z dojrzeniem iglicy? Już po reklamie tych spraw omawianie, jak zwykle bezczelnie, bo to czułe dranie. I tak oto przez łąki, przez pola i przez meandry kulinarne dotarliśmy do wielkiego finału czułych i nieczułych drani zarazem, które dziś wyjątkowo złamiemy formułę finału, tak? Tak, w finale będą zwykle, proszę państwa, jest jedno pytanie, ale Urszula nie może wytrzymać i musi je zadać. Panie Macieju, ile pan waży? Kotki, jak dodacie waszą wspólną wagę, to mniej więcej wyjdzie na moją wagę, czyli 175 kg. No to rzeczywiście, jak się złoży. To chodź na ręce, Urszula. Proszę pana, więc 175. Słuchaj. Panie Macieju, to teraz prosimy o włożenie... Ale wcale nie jestem z niej dumny, żeby to nie było tak, że... Tak? Po prostu, no tak jest, no taka jest prawda. No ja też czego wstydzić, mój drogi. Panie Macieju, to my teraz poprosimy o włożenie dłoni tam, do naszego czułego drania. Do ten otworu. Otwór ma otwór. I tam za chwilę tenże ustosunkuje się do pańskiej odpowiedzi na pytanie. Które brzmi? Które brzmi? Pawle? Panie Maćku, czy cierpi pan na lustrzycę? Cierpię. Co na to czuły drań? Prosimy o odpowiedź. A więc skoro pan cierpi, to żeby te cierpienie podwójne ukrócić... I zwierciadło, i lustro oraz zwierciadełko. Z systemem samomówiącym zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Tyś, Macieju, najpiękniejszy. I ta lustrzyca też problem rozwiązany. A to lustro, to zwierciadło? A to zwierciadło do poczytania oraz... A widzę tutaj... Czyli się nauczył trochę gotować. Pascal tak, Brodnicki. Tak. Pascal specjalnie się dowiedział w tym momencie. Ale to jest przede wszystkim lusterko, dla pana lusterko. Proszę tak sprawdzić, lustereczko. Powiedz przecież. To jest test lustrzycy? Nie. Jest! Jest! Proszę państwa, często uważa się, że ludzie o nadmiernej wadze to nieszczęśliwi, zakompleksieni i zawstydzeni ludzie. A to dzisiejszy wcale gość, nie jest prawda. Maciej Kuroń, jest czystym zaprzeczeniem tej tezy. Otóż nie, 480% czystego szczęścia przestaje mieć kompleksy. I w tej sytuacji mogę powiedzieć tylko jedno. Nie dajmy się zwariować mediom, nie zdajmy się zwariować takiemu wizerunkowi, bo ja, będąc tu wyjątkowo szczupłą, poczułam się wyjątkowo nieszczęśliwa. I dlatego zamierzam iść coś zjeść. Trzymajcie się. Smacznego, Urszula. Panie Maćku, dziękujemy pięknie za dziś. Dziękujemy. Bardzo dziękuję, kochani. Dla państwa, do zobaczenia, do następnych czułych dni.